wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Rozpoczyna się za chwilę kolejny długi weekend, jeden z najdłuższych w tym roku. Zależy nam na tym, żeby na polskich drogach działo się coraz lepiej, żeby to bezpieczeństwo poprawiało się. Konferencję zorganizowaliśmy w ten sposób, żeby mówić o kilku zagadnieniach. Po pierwsze, o tym, co już robimy, do czego Państwa zachęcamy, do czego zachęcamy kierowców, do czego zachęcamy pieszych. Po drugie, także o problemach, które są związane dzisiaj z bezpieczeństwem ruchu drogowym, a które dostrzegamy, a to jest między innymi, to są telefony komórkowe, rozmowa przez telefon komórkowy i zapinanie pasów bezpieczeństwa, albo też niewłaściwe zapinanie pasów bezpieczeństwa. Na konferencji prasowej, którą dzisiaj tutaj mamy, pragnę serdecznie powitać panią psychiatrę, panią Agnieszkę Rusek-Zając, pana doktora Stanisława Szymanika i pana Jacka Zalewskiego z Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Drodzy Państwo, kolejny długi weekend to praca bardzo wielu policjantów na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dla nas ten weekend będzie bardzo pracowitym weekendem, zdając sobie sprawę z tego, że wiele osób ruszy w Polskę. Dobra pogoda będzie sprzyjała wielu wyjazdom, a co za tym idzie, musimy hamować zapędy tych, którzy jadą zbyt szybko, zbyt brawurowo. Na pewno policjanci będą korzystali z wszystkich możliwych wideorejestratorów, będą sprawdzali prędkość, będą sprawdzali trzeźwość. Apelujemy o to, żeby jeździć zgodnie z przepisami, żeby jeździć spokojnie, żeby nie ścigać się z GPS-em, żeby nie starać się bić rekordów prędkości i żeby wzajemnie szanować się na drodze, a wtedy wszystkim nam będzie znacznie łatwiej. Korzystamy dzisiaj z nowych przepisów, które po pierwsze umożliwiają nam odbieranie prawa jazdy tym, którzy jeżdżą w terenie zabudowanym z prędkością ponad 50 km większą, aniżeli jest to prędkość dozwolona. Dzisiaj już można powiedzieć sobie wyraźnie, że ten przepis się sprawdza. W ciągu ostatnich 2 tygodni odebraliśmy ponad 1200 praw jazdy wszystkim tym, którzy w terenie zabudowanym jechali z prędkością o wiele wyższą, aniżeli ta, którą jest prędkością dopuszczalną. Ale jednocześnie zauważamy, że na przestrzeni ostatnich 2 tygodni, w porównaniu z tym, co było wcześniej, spada nam liczba wypadków drogowych. To jest ponad 200 wypadków drogowych mniej, porównując 2 tygodnie do poprzednich 2 tygodni. Mamy mniej ofiar śmiertelnych, o 17 takich przypadków. Mamy także mniej osób rannych, ponad 200 osób mniej rannych i to, co również nas bardzo cieszy, to bardzo duży spadek liczby ujawnionych nietrzeźwych kierujących przy bardzo gęstym sicie policyjnych kontroli. Tych policyjnych kontroli z roku na rok jest coraz więcej, a muszę powiedzieć, że w ciągu tylko 2 tygodni mamy mniej o 1500 kierujących, którzy jechali będąc pod wpływem alkoholu. O ile w tym pierwszym tygodniu odebraliśmy około 700 praw jazdy tym, którzy jechali zbyt szybko w terenie zabudowanym, drugi tydzień to już jest około 500 takich przypadków, ale także poprzez nagłośnienie medialne tego typu zagadnienia musimy powiedzieć sobie wyraźnie, że kierowcy jeżdżą spokojnie, jeżdżą bezpiecznie. Zresztą sami dziennikarze już to zauważają. Oczywiście także korzystamy z przepisu, który funkcjonuje od lat, a który coraz częściej wykorzystujemy, a jest to przepis, który mówi o możliwości odbierania praw jazdy za rażące złamanie przepisów ruchu drogowego. Jeśli ktoś wyprzedza na podwójnej ciągłej, jeśli ktoś wyprzedza przed wzniesieniem, jeśli ktoś powoduje, że samochód jadący sprzeciwka musi zjechać na pas awaryjny, musi uciekać do boku, jeśli ktoś omija pojazd, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, żeby przepuścić pieszego, w takich sytuacjach policjanci dzisiaj o wiele częściej decydują się na odbieranie prawa jazdy, a nie na kierowanie, a nie stosowanie postępowania mandatowego. To również przynosi efekt. Celem naszego działania jest ograniczenie liczby wypadków, liczby osób zabitych i rannych. Chcielibyśmy, żeby Polska nie była jednym z tych ostatnich krajów, jeżeli chodzi o statystykę wypadków drogowych w Europie, a niestety tak jeszcze dzisiaj jest. Co za tym idzie, koncentrujemy się także na ujawnianiu osób, które kierują w ogóle bez uprawnień. Oto okazuje się, że w ciągu tych ostatnich 2 tygodni mieliśmy prawie 700 takich sytuacji, kiedy ujawniliśmy osoby kierujące danym pojazdem, które nigdy nie miały uprawnienia do tego, żeby tym pojazdem jeździć.
Mieliśmy także około 500 takich sytuacji, kiedy osoba jechała samochodem, jechała motocyklem, mimo że uprawnienia w sposób administracyjny już straciła. Dzisiaj jest to przestępstwo i też przestrzegamy wszystkich tych, którzy siadają za kierownicę, nie mając do tego uprawnień. Czas długiego weekendu to czas grillowania, czas odpoczynku. Dla wielu osób jest to okazja do spotkania się z znajomymi, rodziną. Czasami towarzyszy temu alkohol. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że część osób siada za kierownicę, potem będąc pod wpływem alkoholu. Tutaj jest zero tolerancji ze strony policji dla osób jeżdżących, będących pod wpływem alkoholu. Te tysiące policjantów, którzy pełnią służbę na drogach, będą dbali o to, żeby ten weekend zaliczyć do weekendów bezpiecznych, ale wiele zależy również od nas samych. Wybieramy się w daleką podróż, sprawdzamy swój samochód, sprawdzamy jego stan techniczny na tyle, na ile możemy. Nie spiesząc się, jedziemy dalej. To, przed czym dzisiaj chcemy Państwa również przestrzec, to problem, który jest problemem dotyczącym niestety wielu z nas. Po pierwsze, jest to rozmawianie przez telefon komórkowy w trakcie jazdy. Sporą część swojego życia przenieśliśmy ze świata realnego do świata wirtualnego, a zatem dzisiaj zauważamy, że wiele osób jadąc samochodem robi sobie zdjęcia, wrzuca na portale społecznościowe, sprawdza, czy ktoś polubił dany temat, dane zdjęcie, czy też nie, sprawdza internet, wpisuje komentarze, co wydaje się rzeczą zatrważającą w takiej sytuacji. Wiele osób odbiera SMS-y, pisze SMS-y, rozmawia przez telefon komórkowy. W ramach kampanii, którą prowadzimy już od kilku tygodni, kampanii Nie przydzwoń za kierownicą, przeprowadziliśmy badania, które pokazują, że 65% kierowców przyznaje się do tego, że korzysta z telefonu komórkowego w trakcie jazdy. Już nie mówię o tym, że to jest dzisiaj cały czas wykroczenie. Za korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazdy grozi mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych, ale też chcielibyśmy nakłonić naszych rodaków do tego, żeby jednak oduczyli się korzystania z telefonu komórkowego. Prosty przykład. Jadąc z prędkością około 80 km na godzinę, odczytując tylko jednego SMS-a, patrzymy na ekran telefonu komórkowego przez około 3-4 sekundy. Tak to zazwyczaj trwa. Przez te 3-4 sekundy przejeżdżamy odległość około jednego boiska, długość jednego boiska piłkarskiego, nie zwracając uwagi na to, co dzieje się obok nas. I o ile każdy z nas powie, że przejawem głupoty jest zamknięcie oczu na kilka sekund, kiedy jedziemy samochodem po ulicy, o tyle godzimy się na to bardzo często i tłumaczymy to w jakiś sposób, że przecież patrzymy tylko przez telefon na telefon komórkowy. Piszemy coś na tym telefonie komórkowym. Skutek tego niestety może być taki sam. Zbyt często mamy do czynienia z wypadkami drogowymi, kiedy odnajdujemy telefony, gdzie są niedokończone SMS-y. Kochanie, dojadę do, albo dojadę za i okazuje się, że nie ma kto już dojechać. Zbyt często odnajdujemy te telefony komórkowe, które są gdzieś, widać było, że były używane przed chwilą, gdzieś, które leżą w samochodzie porozbijanym, gdzieś, gdzie mamy osoby zabite ranne. Powiem tak, mało się stanie, jeśli mamy do czynienia z tym, że ktoś wjeżdża na czerwonym i kończy się na potłuczonych reflektorach, na pogiętej masce, błotniku uszkodzonym, ale wszyscy żyją, nie ma osób rannych. Gorzej, kiedy mamy do czynienia z wypadkami drogowymi, kiedy ktoś ginie, kiedy jest osoba ranna. Dzisiaj chcemy o tym mówić. Dzisiaj chcemy także za Państwa pośrednictwem nakłaniać ludzi do tego, żeby nie prowadzić konwersacji przez telefon komórkowy. O tym, jakie mogą być skutki z punktu widzenia tego psychicznego i tego czysto medycznego, chciałbym, żeby o tym opowiedzieli nasi goście na naszej konferencji. Najpierw głos oddam Pani Agnieszce. Ta kampania społeczna pozwala nam skoncentrować się na aspektach zarówno medycznych, jak i profilaktycznych skutków urazów. Pamiętajmy, że prowadząc rozmowę telefoniczną, zaangażowanie kierowcy uniemożliwia mu zdolność reagowania, zmniejsza jego reagowanie w sytuacjach na dużo 9%. Można by porównać kierowcę rozmawiającego przez telefon do osoby prowadzącej samochód mającego 0,8 promila alkoholu we krwi. To jest jeden ważny aspekt bezpieczeństwa. Kolejne wydają się być psychologiczne skutki spowodowania urazu. Jednym z nich jest zespół stresu pourazowego. Osoba, która jest sprawcą wypadku,
bądź też towarzyszy, może doznawać w sytuacjach zbliżonych do sytuacji urazowej uczuć identycznych jak w trakcie sytuacji stresowej. Czyli może to być lęk, niepokój, napięcie. Skutkuje to trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Taka osoba może nie być w stanie prowadzić samochodu. Może to wywoływać różne objawy powodujące zaburzenia snu, jakieś nawracające koszmary, zaburzenia koncentracji w pracy. Też warto tutaj wspomnieć o zespołach depresyjnych, które mogą być też skutkiem spowodowania wypadku. Różne uczucia trudne, niechciane, jak poczucia winy, mogą wpływać zarówno na relacje w życiu osobistym, jak i zawodowym. Także no, szeroki aspekt życia może zostać tutaj zaburzony. Wydaje się, że refleksja nad tym, co w normalnym życiu jest działaniem nawykowym, tak? Szybkie odebranie telefonu. Żyjemy w świecie, w którym czas wydaje się takim najbardziej pożądanym i ważnym czynnikiem, kiedy już odległości nie mają takiego znaczenia. A tymczasem sytuacja prowadzenia pojazdu jest sytuacją, w której właśnie powinniśmy myśleć odwrotnie. Jak trudno jest czasem nie odebrać telefonu, jak trudno jest czasem zaczekać, no to chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Byłoby idealnie, gdyby nawykiem było nie odebranie telefonu w samochodzie. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, jesteśmy w szpitalu, do którego trafiają ofiary wypadków drogowych. Nie bez kozery wybraliśmy właśnie szpital. Dziękujemy tutaj za to, że mogliśmy w tym miejscu być. Ale to pod kątem jest także tego, co dzieje się z osobą po takim wypadku. Pod kątem trochę przestrogi, jeżeli chodzi o skutki wypadków drogowych. Panie inspektorze, proszę Państwa, przede wszystkim serdecznie witamy w Szpitalu Świętego Rafała. Jesteśmy w południowej części Krakowa, blisko, przy okazji, niestety lub niestety, skrzyżowania południowej obwodnicy autostrady A4 z wyjazdem z węzłem Zakopianka. Jak Państwo się domyślacie, jest to newralgiczne miejsce. My jako szpital wypełnimy całodobowy 24-godzinny dyżur przez 365 dni w roku w zakresie ortopedii, neurochirurgii, czyli urazów kręgosłupa oraz głowy oraz chirurgii ogólnej. Dla 1/4 mniej więcej populacji Krakowa i proszę nam wierzyć, że obserwujemy mnóstwo wypadków komunikacyjnych, szczególnie przede wszystkim ze względu na bliskość tego węzła komunikacyjnego, o którym powiedziałem. Z naszego punktu widzenia niestety w wypadkach samochodowych ofiarami są zarówno sprawcy, jak i osoby zupełnie niewinne, które po prostu zostały przez tego sprawcę w dramatyczny sposób, w jakikolwiek sposób dotknięte. Część osób w wypadkach ginie na miejscu. Nie chcę na ten temat więcej się rozwodzić, te osoby giną. Osoby, które przeżyły, są przywożone do szpitali, między innymi do tego szpitala. Osoby często są naszymi gośćmi przez wiele tygodni lub wiele miesięcy. W tym czasie leżą na oddziałach neurochirurgii, na oddziałach ortopedii, na oddziale chirurgii ogólnej, na oddziale anestezjologii intensywnej terapii. To się wiąże z tym, że często te osoby dostają urazów wielonarządowych. Są to bardzo skomplikowane sytuacje operacyjne, wymagające często zaangażowania interdyscyplinarnych zespołów operacyjnych. To nie jest tak, że poważny uraz jamy brzusznej lub klatki piersiowej operuje jeden lekarz od lekarza z danego oddziału. My często musimy korzystać z pomocy ortopedy, chirurga naczyniowego, chirurga klatki piersiowej, neurochirurga, znakomitego anestezjologa i dzięki temu jesteśmy w stanie te osoby w ogóle ratować. Pytanie, jaki jest efekt ratowania tych osób w skali długoterminowej? Różny, proszę Państwa. Część tych osób nie przeżywa zabiegów operacyjnych, mówiąc krótko. Ginie w wyniku wykrwawienia się, mówiąc wprost. Część osób, które nawet przeżyją zabiegi operacyjne, ginie, umiera w przeciągu kilku następnych dni w wyniku różnego typu powikłań. Zatorowo-zakrzepowych na przykład, powikłań neurologicznych. Część osób jest leczonych wieloetapowo. Dla młodych osób szczególnie, osób 30, 40, 50-letnich, ja myślę, że pani inspektor jeszcze może tutaj rozwinie temat statystyki wypadków komunikacyjnych, jest to dramat, ponieważ te osoby przez wiele miesięcy lub wiele lat są nieczynne społecznie. Jeżeli wrócą do funkcjonowania, to mają w tym wszystkim szczęście. Gros tych osób po urazach wielonarządowych
więcej niż 50%, nie wraca do pełnego funkcjonowania w sensie zawodowym i ekonomicznym, a przede wszystkim rodzinnym, co jest największą tragedią nie tylko dla tych ludzi, ale dla ich rodzin i dla ich dzieci. Aspekty finansowe tego są również zatrważające, bo domyślacie się Państwo, że leczenie pacjenta, który jest przyjmowany, zoperowany i w przeciągu powiedzmy tygodnia opuści szpital, jest, można powiedzieć, stosunkowo ekonomicznie niezbyt drogie. Natomiast leczenie pacjenta, który jest poddany operacjom ratującym życie przy pomocy wielodyscyplinarnych zespołów leczonych w wielu etapach, często te etapy są rozłożone w przeciągu miesięcy lub lat, odbywa się kilka lub kilkanaście zabiegów operacyjnych u tego samego pacjenta. Koszty w skali kraju, jeżeli przemnożymy to przez liczbę wypadków osób, które przeżyły i uległy tego typu urazom, są dramatyczne. Kolejne pytanie, kto za to płaci, to nie jest oczywiście pytanie do lekarza, ale aspekty finansowe skutków wypadków komunikacyjnych również przy okazji takich akcji jak ta powinny być podniesiona, ponieważ ktoś te koszty podnosi. Jesteśmy krajem 30-milionowym i również powinniśmy się zastanowić, jak obniżyć również aspekty finansowe tego leczenia. W kontekście najtaniej oczywiście jest zapobiegać wypadkom komunikacyjnym. Leczenie rehabilitacyjne. Te osoby trzeba, te, które przeżyły zabiegi operacyjne, rokują na powrót do społeczeństwa, na łono rodziny, do pracy, trzeba rehabilitować. To nie jest prosta rehabilitacja, tak jak po skręceniu stawu skokowego czy operacji rekonstrukcji więzadła krzyżowego u sportowca. To jest kwestia wielu miesięcy i wielu lat leczenia czasem w oddziałach długoterminowej opieki przy pomocy specjalistów neurologów, specjalistów rehabilitacji, specjalistów logopedów. Te osoby często trzeba uczyć prozaicznych rzeczy, korzystania z przyrządów, wykonywania podstawowych rzeczy w zakresie porannej, wieczornej toalety, jedzenia posiłków. Podsumowując ten aspekt, powiem szczerze, że jeżeli możemy zrobić cokolwiek w tym kraju, żeby zlikwidować i obniżyć w jakimkolwiek aspekcie i sektorze liczbę wypadków komunikacyjnych, to z punktu widzenia lekarza i zespołu ludzi, którzy zajmujemy się ratowaniem ich, operowaniem i przywracaniem do stanu, który mogą jeszcze osiągnąć, warto zaangażować wszystkie środki. Powiem dwie rzeczy, które miałem okazję zauważyć po naszej konferencji prasowej ostatniej, która inaugurowała akcję Nie przytłumaj za kierownicą. Przede wszystkim zwróciłem uwagę jako zwykły użytkownik dróg, że próba zwrócenia kierowcy uwagi przy pomocy na przykład sygnałów świetlnych, w jakichś okolicznościach, często zwracamy uwagę z powodu, nie wiem, ktoś nie włączył świateł i tak dalej. Okazuje się, że ci ludzie, którzy permanentnie rozmawiają przez telefony, oni nie wiedzą, o co chodzi. Oni nie wiedzą, o co chodzi, czyli oni żyją w przekonaniu, że tak po prostu tak jest. Pomimo szerokiej wiedzy w internecie, we wszystkich środkach masowego przekazu o tym, że jest to zabronione, że jest to zakazane, pan inspektor wymienił taryfikatory, ale tutaj jest dużo pracy. Druga sprawa, też rozmawialiśmy na konferencji, to są na przykład kwestie zachowania dzieci. Chciałbym, żebyśmy za kilka miesięcy, nawet nie lat, powoli żyli w kraju, gdzie dziecko zacznie zwracać uwagę tacie, mamie, tato, nie rozmawiaj przez telefon, mamo, wyłącz telefon, do osób, które prowadzą. To jest być może temat, który nie jest tylko tematem do poruszania na konferencji prasowej tu w szpitalu, ale, proszę Państwa, nie wiem, w szkole, w przedszkolu, mnóstwo ludzi powinno być w to zaangażowanych, a warto, bo ratujemy w ten sposób własne małżonki, mężów, dzieci, najbliższe rodziny, no a koszty, już nie chcę wracać do tych kosztów ekonomicznych, koszty społeczne przede wszystkim są niestety dramatyczne. Nie chcę na ten temat Państwa tutaj zanudzać. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że Państwo pojawiliście się w naszym ośrodku. Szanowni Państwo, bardzo...